czwartek 17 listopada Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie zorganizował akcję Bezpieczne Kibicowanie z okazji zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W wydarzeniu wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1. W programie nie zabrakło wspólnego przemarszu na stadion, kibicowania i turnieju piłkarskiego. No właśnie, co to za wydarzenie dzisiaj? Skąd pomysł w ogóle? Celem naszej imprezy jest propagowanie aktywnego, bezpiecznego, kulturalnego dopingu. W związku z tym, że za kilka dni rozpoczynamy Mistrzostwa Świata w Katarze, chcieliśmy troszkę połączyć te dwie imprezy. Aczkolwiek samo wydarzenie jest całkiem osobnym wydarzeniem, że tak powiem. Chcemy, żeby ta młodzież uczestniczyła w tych wydarzeniach sportowych, żeby nauczyła się bezpiecznego, kulturalnego, aktywnego kibicowania. No właśnie, no to jest ważne. Co się tutaj będzie działo dzisiaj? Pan nam zdradzi. W ramach tej akcji wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 w Skoczowie rozegramy tu taki turniej, gdzie drużyny będą się składać z zawodników naszej placówki Szkoły Podstawowej nr 1 oraz opiekunów. Będzie taka impreza integracyjna. Myślę, że wszyscy na tym zyskają. Młodzież ze szkoły ogólnodostępnej pozna specyfikę troszkę naszej pracy, więc życzę wszystkim miłej zabawy i dziękuję, że w ogóle w tak licznym składzie wszyscy zaangażowali się i uczestniczą w tej akcji. Ja rozumiem, że zagrają i nauczyciele, i uczniowie? Tak, dokładnie, wszyscy razem. Wszyscy razem, no czyli to też taka właśnie integracja, tak jak pan powiedział. Zdecydowanie, a przy okazji chciałbym podziękować tutaj dyrektorowi SOSiR w Skoczowie, Straży Miejskiej oraz pracownikom SOSiR za to, żeśmy tu mogli się spotkać i bezpiecznie dotarliśmy na miejsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.